kochani, no tak się przytrafiło, że niestety musieliśmy film zdjąć, ten, który teraz będziecie oglądać, i go wyedytować, bo niestety YouTube robił tam problemy i trzeba było go zdjąć albo go schować do prywatnej szuflady, wtedy nikt nie mógł go obejrzeć, więc jeżeli my chcemy go dalej zawiesić jako publiczny, no musiałem go wyedytować trochę. Także więc jeszcze raz zapraszam do oglądania, a jak ktoś, kto z Was oglądał już, to niech po prostu da łapkę tylko i tyle. Dziękuję. Dobry wieczór, kochani. Jest piątek wieczorem. No i my się spieszymy teraz, bo jest koncert. Już jesteśmy praktycznie spóźnieni. Jeszcze nie. Ale jak dojedziemy, to będziemy. Jest koncert charytatywny. Z okazji zbiórka była na dzieci wykorzystywane. Zobaczymy, o co dokładnie chodzi. W Butuanie. No więc my bierzemy udział w tym, zapłaciliśmy 5000 pesos. Dobrowolnie i dostaliśmy bilety, żeby tam wziąć w tym udział. Przy okazji wymienią naszą restaurację jako jednych ze sponsorów. No, to ja jestem uszykowany, jak widać, a dziewczyny się szykują. Daniel też jest gotowy. Shanshan jest gotowa. I Lalin jest gotowa. Pokaż, Lalin, jak ty wyglądasz. Show me. We go to the party, have playground. No, się wystroiła, muszę Wam powiedzieć. Nawet ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Ale nie wiem, czy to nie za odważnie. Albo jestem taki konserwatywny. Ale ładnie wygląda. To może być. Będzie ciemno tam chyba. Zobaczymy, zaraz Wam pokażemy. Jedziemy tam, będzie kolacja, będzie muzyka, będą grupy, te zaproszone grupy artystów. Zobaczymy, musimy jechać. Nieco muszę... Daniel mówi, że muszę już stop. Muszę skończyć nagrywanie. No dobra. Dobra. No idziemy właśnie. Czyli mamy bilety. Dostaliśmy 3 bilety. Złote, to Daniel będzie na przyklejkę, na taką doklejkę. No a koncert już tutaj jest. Jak słychać, muzyka już gra. I want to picture you because you look so nice. Yeah. Prawda, kochani, ona fajnie wygląda dzisiaj. No, jak nie Filipinka, taka wygląda jak gwiazda z Hollywood. Ja jako kameramen dzisiaj występuję. Zobaczymy. Dostaliśmy specjalny stolik, widzieliście, nasze stoliki są tak poukładane, czyli opłacało się. Zobaczymy. Lalina uznaje znajomych, uznaje na klasy. Before I began, from this time, he will.
Wyszliśmy na chwilkę na dwór, bo to strasznie głośno tam w środku jest. No i Daniel na środku parkingu zrobił siku, akurat samochód podjechał. Dobrze, że nie straciliśmy twarzy, bo to są nasi znajomi. Idą tutaj akurat, Daniela przyłapali. Platynowi sponsorzy. Platyn, platyn. Just go. I like me. Okej. No proszę, to nasi sąsiedzi. Yeah, you will be in my vlog. Yeah. Very kind people, very kind people. Hey, we are so late. No to zapraszamy. Hey. Welcome together. Laline, sit there near speaker. In Christmas trees I'm walking alone. Do you hear a voice? Sitting rolling down when my eyes were stuck by the flesh of an evening light and touch the sound. Paul de los Santos, Sasso Ford, Regional Director. We also like to thank RSS Lights and Sound. Yes, you record.
Ah, you have the screen, yeah? I'm full of stories. Huh? I'm full of stories. Again, we would like to thank our sponsors. You boring? No! It's very nice. Yeah. The singing is so nice, you know? Yes, it means Real Estate Services Company, Andy Stock Great Delight, Vilia Tuna, Good For You, Urubia Pizza, MCL Honorable Senator Lawrence Wong Go, Honorable Congressman Jose Tuboy Aquino, Victor Uy, it is your love to make me stronger.
Daniel się nudzi trochę na koncercie. No i dobrze. Bo głośno strasznie. Tak samo syn, jak i ojciec. Co robisz, Daniel? Kopiesz kamienie? Jak tam? Boring? You boring? Ja? Yeah? Where you want to go? Gdzie chcesz iść? Go home. Go home. No są artyści. Z Manili. Także wszyscy się chcą fotografować tam teraz. Ale my mamy z bliska Shangshang i artyści. We see police. O, Shangshang tam jest. Yes. Idziemy do środka. Salamat tayo. Nandun sa Sir Victor Uy. Maraming salamat. Ma'am Grace Gorme. Thank you so much. Sir Marlo Hiday. Maraming salamat po. Of course, ang atong pinalanggang. Ayun na yun, ma'am. Happy birthday, ma'am. Pwede kayo mag-direkso sa imong celebration. Kanta mo din. Okay. Another game na. Let's go. Tara na. No to jeszcze tak szybko dogram, póki tu jesteśmy. No koncert był fajny. Jesteśmy w takim fajnym resorcie. Nazywa się Almond. Za mną. Tam jest sala, pełno ludzi. No a ja do was tutaj mówię. Będziemy się zbierać pomalutku. Koncert moim zdaniem udany. Fajnie było. Opłacało się przyjechać, opłacało się być donatorem. No, myślę, że takie też doświadczenie. Pierwszy raz i zadowoleni jesteśmy. Dzieciaki trochę pohasały. Jestem jedynym białym na tej całej sali. Chyba z 1000 ludzi jest. O. Niecały. I oprócz naszych dzieci, jeszcze inne dzieci i to wszystko. Żadnych innych dzieci nie ma. Tylko my. Vlogging. Science, except my two kids, only your kids. So not too many children today. Pozdrawiamy Filip, pozdrawiamy Polskę. Hi. Hi. No hi. Było fajnie. Teraz to poskładać muszę i zrobić z tego jakiś film. Ale jak? Ładnie ta Lalin dzisiaj wygląda, co nie? Zakończyło to wszystko dzisiaj. Idziemy do domu. Znaczy idziemy do pracy, teraz do restauracji. Yeah. Tak, go work. After party we'll go work. No właśnie, słyszeliście po tych przyjemnościach do roboty. Do roboty, kochani. Do restauracji. Jest godzina 9 z hakiem, a my będziemy pracować do 12. No, i teraz rzeczywistość, realna rzeczywistość wraca na swoje miejsce. Lalin jest tutaj. Do roboty. No to co, idziemy, będziemy pizzę robić chyba jakoś, co? Yeah, I can make pizza while wearing like this, it's okay. Very sexy cook.
bardzo seksowna kucharka. Kochani, no bo było strasznie fajnie. W takim razie kończymy. Trzeba skończyć to. Ale przykucłem, żeby tak dorównać poziomu Lalin. Dziękujemy za oglądanie, za bycie z nami i zapraszamy na kolejny odcinek. Jeżeli możecie, to dajcie thumbs up, palu kciuka do góry. No i jakiś komentarz dla nas, dla Marka i dla Lalin. Pozdrawiamy z Butuanu. Trochę jesteśmy jeszcze na uszy trochę tak okazało się, że moje ucho wcale nie jest zapchane na tym koncercie, bo kurczę, było głośno. Wszystko słyszałem. So loud. Trzymajcie się, do usłyszenia. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia.